11 września wspominamy błogosławionego Franciszka Jana Bonifacio, prezbitera i męczennika. Franciszek Jan urodził się 7 września 1912 roku w Piranie, w mieście na adriatyckim półwyspie Istria, stanowiącym wówczas część Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Uczył się w szkole podstawowej w rodzinnym mieście, będąc jednocześnie ministrantem w parafii świętego Franciszka z Asyżu. Już w wieku 12 lat znalazł się w niższym seminarium w miejscowości Koper. W 1932 roku zakończył nauki na poziomie gimnazjalnym i licealnym i został przeniesiony do seminarium duchownego w Gorycji. Tam studiował filozofię i teologię. W 1936 roku przyjął święcenia kapłańskie w Trieście. Jego pierwszą placówką duszpasterską było Cittanowa na Półwyspie Istria. Tam swoją posługę rozpoczął od stworzenia oddziału Akcji Katolickiej. W 1939 roku został mianowany proboszczem niewielkiej parafii Villa Gardossi. Również i tu odtworzył Akcję Katolicką. Założył chór, nauczał religii w lokalnej szkole, zorganizował niewielką bibliotekę. Prawie codziennie, mimo chronicznej astmy i nieustannie atakującego go kaszlu, odwiedzał swoich parafian, szczególnie starszych, chorych i z małymi dziećmi, podróżując na rowerze albo pieszo, opierając się na lasce z nieodłącznie towarzyszącym mu psem. W czerwcu 1940 roku II wojna światowa dotarła do Istrii. Do 1943 roku nie wpływała jednak znacząco na życie mieszkańców. Gdy jednak 8 września 1943 roku nowy rząd Włoch ogłosił zawieszenie broni z nacierającymi od południa siłami alianckimi Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, sytuację starali się natychmiast wykorzystać komuniści, zarówno włoscy, jak i jugosłowiańscy. Zaczęli się organizować w Istrii, która stała się terenem starć między komunistami a faszystami. W połowie września do Istrii wkroczyli Niemcy, wspierający słabnące siły faszystowskie. W lasach nieopodal Villa Gardossi zaczęli pojawiać się partyzanci. Ksiądz Franciszek starał się dalej posługiwać swoim parafianom, choć sytuacja stawała się krytyczna. Z narażeniem życia próbował odzyskiwać ciała poległych partyzantów i chować je po chrześcijańsku. Zapobiegł podpaleniu przez Niemców domu, którego mieszkańców podejrzewano o przechowywanie partyzantów. Interweniował w dowództwie sił faszystowskich w miejscowości Buje, protestując przeciw zamordowaniu miejscowego chłopa. Uratował przed rozstrzelaniem przez partyzantów innego parafianina, którego komuniści podejrzewali o donosicielstwo. Ukrywał też młodzież, która nie chciała być powołana do nowej faszystowskiej armii. W maju 1945 roku Niemcy poddali się. Włoskie wojska zostały wypędzone z Istrii przez zwycięskich komunistycznych partyzantów Józefa Brostito. Natychmiast rozpoczęły się prześladowania kościoła. Organizowano masówki, na które zapędzano wieśniaków i indoktrynowano ich, oskarżając kościół o wstecznictwo. Komunaziści zastąpili formalnie religijne święta świętami komunistycznymi. Zaczęto zapisywać wszystkich uczęszczających na msze święte i nabożeństwa kościelne. Donosicielstwo stało się normą życia. Franciszek kontynuował swoje posłannictwo. Ostrzegano go, że wśród jego parafian niektórzy zaczęli służyć nowym panom. Radzono, by nikomu nie ufał. Nie stosował się do tych rad, mimo że realnie oceniał coraz bardziej zaciskającą się pętlę komunistycznych rządów. Wkrótce znalazł się z wieloma innymi księżmi na czarnej liście komunistycznej. Propaganda zaczęła go oskarżać o antykomunizm i działalność wywrotową. W czerwcu 1946 roku komuniści pobili biskupa Antoniego Santin, ordynariusza Triestu i Koper, przełożonego Franciszka, gdy udawał się na bierzmowanie w Koprze. 1 września 1946 roku ksiądz Franciszek miał mówić w kazaniu: Chrystus kocha grzeszników, jest dobrym pasterzem, który szuka zagubionych owiec. Pragnie ich nawrócenia, kocha nawet zdrajcę i nazywa go przyjacielem. Kocha swoich katów, prosi swego Ojca w niebie o łaskę wybaczenia dla nich. 11 września 1946 roku Franciszek, wracając z posługi w jednej z miejscowości, gdzie słuchał spowiedzi, został porwany i wywieziony w nieznanym kierunku.
Jego ciała nigdy nie znaleziono. Ostatni raz widziano go około godziny 16, gdy został zatrzymany przez kilku komunistycznych milicjantów. Prawdopodobnie został zakatowany na śmierć. Istnieją niepotwierdzone relacje o tym, że Franciszek był bity, okradziony z odzienia, bity kamieniami po głowie i w końcu dwukrotnie zasztyletowany, po czym wrzucony do jednej z wielu okolicznych jam krasowych. Przypuszcza się, że na samej Istrii komuniści jugosłowiańscy z pomocą rosyjskich doradców zamordowali w masakrach od 4 do 20 tysięcy osób. Przez dziesięciolecia nad życiem i śmiercią księdza Franciszka panowała cisza. Dopiero około 1970 roku pojawiły się pierwsze relacje opisujące prawdopodobny przebieg ostatnich chwil jego życia. W 1998 roku w krypcie narodowego włoskiego sanktuarium Maryi Matki Królowej na wzgórzu Grisa niedaleko Triestu umieszczono symboliczny grób Franciszka. Został beatyfikowany 8 października 2008 roku w Trieście. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Franciszka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.